Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj ostatnia część o niebiańskich lwach, część czwarta i ostatnia, będzie, będzie trochę czytania. Mm, no to lećmy. Grimaldus i jego podopieczni opuścili obóz niebiańskich lwów i przygotowali się do powrotu na wiecznego krzyżowca. Czas naglił, czarni templariusze musieli wprowadzić swój plan w życie. Kapelan wiedział, że nie mógł wrócić do, Joru, do roju Hell's Ridge, jako że sezon ognia wciąż dawał się we znaki wokół miasta, w wielu miejscach stanowiąc barierę nie do pokonania dla wszelkich machin latających, a nawet dla sygnałów Vox. Wykorzystując potężne komunikatory okrętu flagowego zakonu, Grimaldus był w stanie wzmocnić sygnał nadajnika, by przesłać wiadomość na powierzchnię świata. Nawiązawszy kontakt z imperialnymi siłami na ziemi, Wydał odpowiednie rozkazy jednemu z oficerów Astra Militarum, kolejne kilka godzin zajęło mu skoordynowanie obrony Hell's Ridge z orbity. Grimaldus wiedział, że w najbliższych godzinach w niebo wzbije się wielu oficerów gwardii oczekujących potwierdzenia wydanych im rozkazów. W miarę czasu metoda Grimaldusa opłaciła się, a do kapelana zgłosiło się łącznie 81 oficerów Astra Militarum i 11 kapitanów okrętów marynarki. Ponieważ stanowisko Grimaldusa łączyło w sobie zezwolenia klasy Rubikon, nikt nie odważył się zakwestionować jego rozkazów. Tylko Synerik miał wątpliwości co do motywów starszego kapelana i zastanawiał się, czy nie przekroczył on aby swoich uprawnień. Grimaldus odpowiedział mu jednak, że ocalenie lwów wyszłoby na dobre wszystkim. Hell's Ridge opustoszało. Większość sił zdolnych do walki zostało przypisanych do misji wsparcia lwów w ich ostatecznym starciu w wyłomie Mannheim. Rekluzjarcha wyjaśnił, że miasto było bronione przez zbyt wielkie siły, całe bataliony czekały bezczynnie na nowe rozkazy. Była to irytująca prawda: bezczynne siły imperium w obliczu realnej wojny, mające miejsce, mającej miejsce w innej części tej samej planety, nigdy nie powinny być problemem. Żołnierze z Hellsridge zaczynali się już nawet nudzić. Co więcej, z psychologicznego punktu widzenia, żołnierze nie radzili sobie z nudą, kiedy zostawali sami ze swoimi myślami i bez celów, do których mogliby strzelać. Syneryk czuł, że Grimaldus pogrywał sobie z szacunkiem, jakim darzyli go żołnierze, bohater z Helsrich wzywał ich na wojnę, a oni oczywiście odpowiedzieli mu. Był jednak całkowicie przekonany, że ta wojna dotyczy ich wszystkich. Z pewnością był to ich świat, zaś dla niebiańskich lwów była to ich ostatnia szansa, jeśli oczywiście pisane było im przetrwać. Niewidzielni przeciwnicy lwów równie dobrze mogli pozwolić im umrzeć w chwale, na którą zasłużyli. Ich śmierć przysłużyłaby się jednak tylko i wyłącznie ich urażonej dumie i wielkiemu żalowi, jaki ci wojownicy kryli w sercach po utracie tak wielu swoich braci. Niebiańskie lwy musiały umrzeć na Armagedonie, nie otrzymawszy pomocy. Zakon czekała zagłada. Wszystko zależało od tego, jak szybko siły Grimaldusa z Helswich będą mogły pokonać burzę i przegrupować się po drugiej stronie globu. Pozostaje w świecie wojny. Ktoś musi stanąć u boku lwów, ratując ich przed próżną dumą i najgorszym ekscesem ich wyjątkowo czystej krwi. Lwom nie pozostał już żaden kapelan, a przecież są naszymi kuzynami. Wymaga tego ode mnie honor i braterstwo. Lwy nie mogą wezwać zasobów ze swojego miasta roju, ale nie oznacza to, że będą walczyły same. Niech wulkanus dalej kryje się za swoimi murami. Helsrich idzie na wojnę. Fragment prywatnej wiadomości rekluzjarchy czarnych templariuszy Grimaldusa, wysłanej do wysokiego marszałka Helbrechta. Przygotowawszy prom imperialnej marynarki, Grimaldus i Sineric udali się z powrotem na powierzchnię świata. W miejscu, w którym ich statek przebił chmury Armagedonu, dokładnie nad zrujnowaną fortecą niebiańskich lwów, świt miał nastąpić za mniej niż solarną godzinę. Grimaldus zastanawiał się, czy lwy zdążyły już opuścić swoje pozycje i wybrać się w swój ostatni marsz. Cztery pokryte pyłem i odarte z barw Thunderhawki zakonu wciąż stacjonowały na platformie dachowej ich bazy, u podstawy której wciąż stały zaparkowane transportowce naziemne. Pilot ich statku miał problem ze zlokalizowaniem nieoznaczonego wolnego miejsca do lądowania, w związku z czym Grimaldus nakazał pilotowi powrót do bazy. On i Synerik wyskoczyli z tylnej rampy statku, pomagając sobie przy lądowaniu plecakami rakietowymi. Para czarnych templariuszy wylądowała pod bazą Niebiańskich Lwów. Lider dumy Dubaku był zaskoczony ich powrotem. Grimaldus odpowiedział mu, że uznał, że przyda im się nieco siły roboczej. Rekluzjarchę przywitał także generał Kiranow z armagedońskiego Legionu Stali, dowódca sił Gwardii Imperialnej z Halsrich. W niecałą solarną godzinę Grimaldusowi udało się zebrać całą radę wojenną. Strategię działania miano opracować w cieniu batalionu uczołgów. Koniec końców plan można było podsumować w jednym zdaniu. Siły imperium miały zejść do wyłomu Mannheim i zniszczyć wszystko, co się poruszało lub oddychało. Dubaku stał u boku Grimaldusa w sercu tego improwizowanego konklawę, jego gniew był niemal namacalny. W końcu, nie mogąc wytrzymać, lider Dumy skierował swoją złość na rekluzjarchę, co do którego czuł, że przekracza on swój autorytet. Lider Dumy nie doceniał pomocy tych intruzów mogących zaprzepaścić szanse niebiańskich lwów na ich osobistą zemstę i ostatnie chwalebne starcie. Powiedział Grimaldusowi prosto w oczy, że to była walka niebiańskich lwów i nikogo innego. Dubaku ostrzegł rekruzjarchę, że gdy przyjdzie na to odpowiedni czas, kiedy już stanął przed orkowym hersztem odpowiedzialnym za śmierć tak wielu jego braci bitewnych, to ostrze jednego z lwów zabije tego potwora. Grimaldus ponuro przysiągł mu, że przypilnuje tego osobiście. Sprzymierzeńcy doszli do porozumienia i przygotowali się do marszu. Siły z Helsrich utworzyły długą, pacerną kolumnę. Wszelkie nadzieje sił Imperium na to, że wyłom został oczyszczony z obecności orkowych Tytanów, zostały rozwiane, w którym pierwszy żołnierz Legionu Stali postawił stopę na śliskich skałach prowadzących w dół kanionu. Wróg już tam na nich czekał. Orkowie byli tam obecni w groteskowej sile. Wielkie wyłomy w ścianach i pomniejsze jaskinie kanionu były puste, co świadczyło o uszczupleniu sił orków o przynajmniej kilku gargantów. Ale w oddali można było zauważyć o wiele więcej tych machin, przechodzących konieczne naprawy po ostatnich starciach. Wąwóz był zapchany orkami zajętymi swoją pracą. Po środku wyłomu znajdował się ogromny stos zwłok, stanowiący istne morze rozkładającej się materii organicznej. Złote pancerze wyblakłe w starciu, z wszechobecnym pyłem były dobrze widoczne na barykadach zbudowanych z ograbionych zwłok. Ciała niebiańskich lwów ułożono na wysokim stosie. Orkowi nie zdali z nich nawet ich ceramitowych pancerzy, jako że ceramit sam w sobie nie miał workowej technologii żadnego zastosowania. Siły Imperium szły naprzód, kierując się przez morze obdartych z szacunku zwłok, jako że o rozebraniu takiej barykady nie było nawet mowy. Gwardziści wspinali się i brodzili po morzu ciał, czy też przejeżdżali po nich na swoich czołgach. Czoło ich pochodu prowadziły szwadrony działek pokładowych ułożonych w formację chroniącą flanki ostatnich czterech tandrechołków Zakonu Niebiańskich Lwów. W momencie, w którym pierwsi żołnierze dostali się na szczyt trupiej barykady, ich pozycje zaczęły być ostrzeliwane przez działa wypluwające z siebie ogniste kule. Legion Stali nie cofnął się na widok tak wielkiej hordy przeciwnika. Zamiast tego odważni armagedończycy ruszyli przed siebie, dezorganizując nieuporządkowane szeregi wroga, wyżynając orków tam, gdzie stali, poszerzając pole manewru dla lądujących samolotów, Pierwsze godziny bitwy były przesiąknięte wyłącznie wyjątkowym oddaniem ludzkich żołnierzy. Zmasowane kanonady gwardii niszczyły machiny orków całymi oddziałami. W odpowiedzi orkowie urządzili gwardii prawdziwą krwawą łaźnię, zmuszając jej żołnierzy do słonego płacenia za każdy metr zdobytej ziemi. Sami orkowie również przypuszczali odważne szturmy na linię gwardii, jednak gwardziści utrzymywali swe pozycje, nawet jeśli w wyniku takiego starcia mieliby zapchać wyłom własnymi ciałami. Kobiety i mężczyźni, starcy i młodzieńcy umierali, nie myśląc o ucieczce, w desperacji zakładając bagnety i broniąc się do ostatniej kropli krwi. Należy pamiętać, że choć Astra Militarum często dysponowało silniejszą stalą, wróg, przed którym stawali, często dysponował silniejszym ciałem. W tym morderczym uścisku na dnie Wielkiego Wąwozu drobne zwycięstwa i porażki były bardzo relatywne. Siły Imperium zdobywały teren, zostawiając za sobą trupy mężczyzn i kobiet które powoli były przykrywane gęstym armagedońskim pyłem, by z czasem zniknąć na zawsze. Za kosmicznymi marines rozciągało się cmentarzysko czołgów, z których część należała niegdyś do nich samych. Wszystkie one przepadły w starciu z wrogim ogniem. Linii widnokręgu wieńczył widok płonących metalowych powłok piętrzących się wysoko boskich konstruktów orków, podziurawionych przez pociski i kule armatie, topiących się w płomieniach bombardowania gwardii imperialnej. Kule orków odbijały się i ześlizgiwały z pancerzy wspomaganych Astartes, ale wycinały gwardzistów całymi oddziałami. Mimo to imperium szło naprzód, brodząc w jeziorze krwi. Zwykli śmiertelnicy zatapiali się w nim po kolana, przez co cały postęp sprzymierzonych sił znacznie spowolnił. Gwardziści zaczynali się męczyć. Wkrótce Grimaldus zdał sobie sprawę, że nadchodzi kluczowy moment bitwy. Był doświadczonym wojownikiem. I doskonale wyczuwał takie momenty. Jego heraldyka przyciągała do niego wrogich dowódców równie często, co on sam torował sobie drogę w ich kierunku. Tu nie miało być inaczej, choć osobiście starał się tego uniknąć. Największy z orków, bez wątpienia, upatrzywszy sobie rekluzjarkę na podstawie jego heraldyki, zaatakował go od tyłu. Była to istota o stępionych kłach, silnej szczęce i przypominających wielkie młoty kończynach. Był o wiele większy, szybszy i silniejszy od Grimaldusa. Niebiański lew za, za jego pleców natychmiast zawołał go po imieniu, przypominając mu, że orkowy herszt należy do lidera Dumy. Grimaldus stanął naprzeciwko bestii, wymachując krozjusem i uderzając potwora, jednak zielonoskóry poruszał się, jak gdyby był niewrażliwy na wszystko, co rekluzjarcha rzucił przeciwko niemu. Ogień laserowy nie wyrządzał mu krzywdy i odbijał się od jego pancerza, zostawiając na nim jedynie drobne oparzenia wielkości ludzkiego paznokcia. Niebiańskie lwy szarżowały na bestie, jednak ogromny herszt parował ich wszystkie ataki jednym zamachem swojego potężnego, groteskowego szpona. Gdy Grimaldus został sprowadzony na kolana i ostatecznie upadł całym ciałem na ziemię, Dubaku stanął między nim a orkiem z dzikim okrzykiem na ustach. Jedną z dłoni wysunął za siebie, nakazując Grimaldusowi zostać w miejscu. Rekluzjarcha musiał zmusić się do posłuchania go. Był to czyn, na który nigdy nie pozwoliłby sobie w innym wypadku, Zdawał sobie jednak sprawę, że ta bitwa toczy się o dumę całej jego linii krwi, a oto przed nimi miało się rozegrać jej decydujące starcie. Dubaku uderzył ostrzem o jego napierśnik, starając się ogarnąć wzrokiem wielkiego orka o pancerzu stworzonym z płyt zniszczonego czołgu. Pomimo kakofonii bitwy wokół nich, Grimaldus był w stanie usłyszeć słowa niebiańskiego lwaja, gdyby wypowiedziały je jego własne usta. W, w jakiekolwiek życie po życiu wierzy twój podły gatunek, zaklinam cię, powiedz swoim przodkom świńskiej krwi, że zdechłeś przez ostrze Ekenego z Elysium, lwa imperatora. Choć wówczas nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, lider Dumy był ostatnim walczącym niebiańskim lwem. Dubaku zaatakował, wiedząc, że jego miecz łańcuchowy jest bezużyteczny w starciu ze szponem bestii. Mógł mieć wyłącznie nadzieję na parowanie kolejnych ciosów orka przy pomocy swojego noża bitewnego. Postanowił więc... Że to, czego brakuje mu w kwestii siły, nadrobi szybkością. Nigdy nie blokując, zawsze unikając ciosu. Krwawa bitwa wokół pojedynkowiczów trwała nadal. Wkrótce zarówno lider Dumy, jak i orkowy Herszt krwawili z licznych ran na całym ciele. Nieczłańcuchowy w końcu znalazł odpowiednie miejsce łączenia się płyt pancerza orka i dotarł do jego miękkich wnętrzności. Szpon mocy dziurawił jednak pancerz wspomagany niebiańskiego lwa ilekroć ork nim uderzał. Wkrótce Dubaku zaczął się cofać. Walka z taką bestią nie była zadaniem dla samotnego wojownika, niezależnie od jego poczucia dumy. Nagle, nad głowami walczących, dało się słyszeć przerażający dźwięk potężnego wyładowania elektrycznego, które naładowało powietrze energią statyczną. Orkowie i ludzie zwijali się z bólu z powodu sonicznego wybuchu. Tarcza orbitalna wokół planety przestała istnieć. W pewnym momencie zażartego pojedynku, gdy rekluzjarcha. Walczył u boku Lwów, żołnierze Legionu Stali zdołali podłożyć ładunki wybuchowe u podstawy reaktora Tarcz Próżni. Jedynie Imperator wiedział, jak byli w stanie tego dokonać. Kiedy tylko tarcze wybuchły, wyzwalając ładunek statyczny we wszystkich kierunkach, silny sygnał priorytetowego kanału Vox rozbrzmiał w hełmie Grimaldusa i rozjaśnił jego wyświetlacz siatkówkowy. Grimaldus natychmiast go aktywował, nie odrywając wzroku od walczącego lidera Dumy i Herszta Orków, Zataczających się jak ranne zwierzęta, zbyt dumne, by wreszcie umrzeć. Grimaldus usłyszał znajomy głos. Był to wysoki marszałek Helbrecht. Poinformował kapelana, że czarni templariusze stali w gotowości do wsparcia jego pozycji. Wystarczył tylko rozkaz. Grimaldus odpowiedział jednym krótkim zdaniem. Bracia, przyćmijcie niebiosa. W tym momencie poważnie ranny niebiański lew upadł, a Grimaldus nie był w stanie do niego dotrzeć. Bestia chwyciła Dubaku za ramię, swoją potężną łapę zgniatając jej w bicepsie na miazgę. Lider Dumy odpowiedział z maszystym ciosem prosto w gardło orka, jednak było ono chronione przez pancerz, a bestia ledwie odczuła cios. Ten ostatni akt bohaterskiego oddania Dubaku przypłacił utratą nogi. Szponherszta przeciął się przez nią na wysokości kolana, a Dubaku, nie mogąc wstać, upadł z ramion na plecy, zanurzając się w morzu krwi. Ork nie miał jednak czasu na dobicie go. Gdyż już sekundę później Grimaldus wylądował na jego plecach, zabezpieczając swoją pozycję poprzez wbicie butów swojego pancerza w zbroję orka. W mgnieniu oka Grimaldus przyłożył podniesiony wcześniej zniszczony miecz łańcuchowy do krwawiącego gardła bestii, łańcuch zawarczał, odcinając szczękę herszta. Żelazny szpon za wszelką cenę starał się trafić rekluzjarkę, i w końcu mu się to udało, zgniatając i wyłamując ciężkie ceramitowe płyty jego pancerza. Ork zatoczył się, ale wciąż stał na nogach i oddychał praktycznie nie nabierając powietrza. Nawet to, nawet podcięcie mu gardła jego ostatnią bronią nie było w stanie go zabić. Jedynym, co Grimaldus mógł wówczas zrobić, było kupienie Dubaku kilku sekund cennego czasu, potrzebnego mu do odczołgania się, co też szybko ten uczynił. Synerik wciąż czekał z Bolterem w dłoni. Okaleczony niebiański lew chwycił go jedną ręką, zaciskając na nim swoją dłoń, jak gdyby trzymał pistolet i wycelował przed siebie. Grimaldus niemal spadł z bestii, a przynajmniej ześliznął się, dodając do znieruchomiałego na jego gardle łańcucha dodatkowy nacisk w postaci całej swojej wagi, odchylając głowę orka, by zrobić miejsce na jego gardle. W tym momencie miecz łańcuchowy zawarczał po raz drugi. Z drugiej strony dało się słyszeć odgłos Boltera. W tym samym momencie Grimaldus poczuł kopnięcie czegoś cięższego w pobliżu łańcucha. Z przytłumionym odgłosem wybuchu głowa orka spadła z jego ramion, potoczyła się po jego masywnych ramionach i wylądowała obok kapelana, zanurzając się we krwi. Opancerzone ciało tej bestii stało jednak dalej w miejscu. Herszt orków, nawet bez głowy, okazał się być zbyt dumny, zbyt uparty i silny, by upaść na kolana. Kiedy tylko Grimaldus stanął na nogi, odzyskał swój Krozius z ciała poległej bestii. Następnie chwycił głowę orka i potoczył ją w kierunku Dubaku. Bitwa wokół nich wciąż trwała. Mężczyźni i kobiety, których Grimaldus przyprowadził tu za sobą, wciąż odpychali orków, zachodząc coraz dalej, oczyszczając kolejne cenne metry kanionu. Dubaku spojrzał na ciemniejące niebo, dostrzegając deszcz kapsuł desantowych czarnych templariuszy, kierujący się prosto na wyłom Mannheim. Jedyną reakcją Lwa było powstanie na tyle, na ile był w stanie i zdjęcie hełmu. Poprosił Akruzjarchę, Rekruzjarchę, by ten pomógł mu się wyprostować. Nie chciał przywitać wysokiego marszałka na plecach. Syneryki Grimaldus wzięli Dubaku pod ramiona. W tym momencie wszystkie kanały Vox Guardii Imperialnej rozbrzmiały dziką radością na widok rozciągających się na horyzoncie kapsuł desantowych czarnych templariuszy. Rekluzjarcha Grimaldus pożegnał się z nowym mistrzem zakonu niebiańskich lwów, Eken Ekenekiem Dubaku, który został następnie odeskortowany przez kilku swoich ocalałych wojowników na krążowniku darzeniowy czarnych templariuszy, Ostrze siódmego syna, obierając kurs na odległy świat Elizium 9. Dubaku miał teraz bioniczną nogę i zauważalnie kulał. Ciągle nie mógł się przyzwyczaić do augmetycznego zamiennika. Wraz z nową pozycją otrzymał nowy złoty pancerz, który w przeszłości należał do czempiona z Legionu Imperialnych Pięści. Był to dar od czarnych templariuszy, wyciągnięty z hali pamięci wiecznego krzyżowca. Jego czarno-czerwony płaszcz, elegancko narzucony na ramię, należał niegdyś do brata miecza Helbrechta. Nie wiadomo, czy był to ten sam płaszcz, który Helbrecht podarował Dubaku w chwili zmuszenia go do złożenia przysięgi mistrza, swojego niemal zniszczonego zakonu. Na jego biodrze wisiał łańcuch z czarnego żelaza, do którego przywiązano wypolerowaną czaszkę orkowego herszta, którego razem uśmiercili. Choć uśmiercony ork nie był w stanie tego zrozumieć, fakt tego, że jego czaszka będzie służyła mistrzowi zakonu Astartes jako jego główne trofeum, w innych okolicznościach mógłby stanowić dla niego niezwykły honor. Gwardia Honorowa Czarnych Templariuszy, zwołana, by życzyć niebiańskim lwom udanej podróży, składała się z rekluzjarchy, nowo mianowanego kapelana Synerika i rycerzy Wysokiego Marszałka, odzianych w ceremonialne barwy. Pomimo upływu lat, rekluzjarcha wciąż żywił głęboką nadzieję, że starania mistrza Dubaku nad przywróceniem niebiańskim lwom ich dawnej świetności i wykształceniu nowych pokoleń kosmicznych Maris opłaciły się. Grimaldus z ponurą satysfakcją zdawał sobie sprawę, że prawdopodobnie już nigdy więcej się nie spotkają, jako że Dubaku przysiągł poświęcić życie bronieniu tego, co mu pozostało, a czarni templariusze nieustannie podróżowali, walcząc z wrogami imperatora. Po powstaniu wielkiego ryftu Elysium 9, ojczysta planeta niebiańskich lwów, została zaatakowana przez bandę kultystów, chaosu i mutantów znanych jako Egzylarchia. Egzylarchie prowadzili do boju heretycy Astarte z byłego Zakonu Gwiezdnych Skorpionów, teraz znani jako Oczyszczeni. Ich siły wdarły się do rzeczywistości w chwili narodzin Wielkiego Ryftu. Nimelizium dziewięć zostało oblężone. Mistrz Ekenedubaku Dubaku. Przygotował operację ewakuowania populacji planety, Dubaku wiedział, że nie było sposobu na ocalenie wszystkich mieszkańców świata, ale miał nadzieję, że ocali dość wielu, by zarówno jego zakon, jak i duch kultury Elysium 9 przetrwał. Obecny los ocalałych mieszkańców planety jest nieznany, jednak Dubaku wysłał wiadomość do swojego sojusznika, mistrza zakonu włóczni imperatora Arukatasa, w treści której prosił go o przyjęcie lizjańskich uchodźców na ojczystą planetę swojego zakonu Nemeton. W samym środku spotkania reprezentantów włóczni imperatora i niebiańskich lwów na pokładzie okrętu flagowego Hex, gdzie siły Astartes miały omówić plan działania, Dubaku został pozbawiony głowy przez zabójcę Kalidus, udającego zakonnego serwitora Kartasza Avika, przypisanego do służby u boku kosmicznego Marines z zakonu mentorów, Amadeusa Kajasa Inkariusa. Zabójca został wysłany przez Inkwizycję celem wypełnienia postanowień zemsty przeciwko niebiańskim lwom. Choć nie był to chwalebny koniec dla tak honorowego wojownika i odnowiciela zakonu, Dubaku miał wszelkie powody, by czuć się spełniony. Jego zakon opuścił Armagedon lata temu, zemściwszy się za odniesione krzywdy na orkach i z nadzieją na lepsze dni, które dzięki niemu w końcu nadeszły. Co zaś tyczy się samej wojny z Egzylarchią, w chwili powstania Wielkiego Ryftu region zasłony Elary został odizolowany od reszty imperium i uwięziony w wiecznej ciemności okalającej imperium Nihilus. W tym samym czasie byli członkowie zakonu gwiezdnych skorpionów, który uznano za zaginiony w Osnowie, oczyszczeni, pokierowali egzylarchią na podbój całego regionu. Jak się okazało, to w wyniku powstania Wielkiego Ryftu armie egzylarchii zostały zmuszone do wyjścia z Osnowy i pozbawione szerszego dostępu do jej dobrodziejstw. Choć światy regionu zasłony były domeną imperatora, a gwiezdne skorpiony w przeszłości ich broniły, oczyszczeni chcieli je podbić i odzyskać dla mrocznych bogów. Sprawiło to, że ich konflikt ze swoimi byłymi sojusznikami z zakonów włóczni imperatora i niebiańskich lwów był nieunikniony. W związku z samą liczebnością hordy, egzylarchii, ostatecznie połowa światów zasłony Elary upadła, oddając się pod władzę oczyszczonych. Włóczni imperatora, niebiańskie lwy i reszta sił adeptus w sił sprzymierzonych w obronie zasłony Elary, toczyły kampanię, której nie mogły wygrać. Po ponadterrańskim stuleciu nieustannej wojny obie strony nie miały już wątpliwości, że egzylarchia i jej mistrzowie, heretytcy Astartes, mieli przewagę. Jednak wojna wciąż trwa, a jej ostateczny wynik nie jest jeszcze przesądzony. Niebieskie lwy są formacją zatwardziałych weteranów, zdolną do wprowadzania zasad kodeksu Astartes w życie. Mimo to, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ich przodków z imperialnych pięści. Zakon odwołuje się do konceptów kodeksu duchem, nie traktując ich jak spisu niemożliwych do naruszenia reguł. Szeregi zakonu są zdolne do podejmowania taktycznych decyzji, a doktryna zakonu zachęca swoich Astartes do wspierania własnych inicjatyw. Niebiańskie lwy łączą wszystkie znane sobie metody walki i różnorodny wachlarz broni w elastycznie zbalansowanych grupach bitewnych, z których każda jest w stanie odpowiedzieć na różnorodne zagrożenia, by następnie przejść do kontrataku tak szybko, że wróg nie jest w stanie odpowiednio zareagować. Porządek bitewny niebiańskich lwów zawiera kilka specjalistycznych formacji i rang dla swoich oficerów funkcjonujących tylko w ich zakonie, oprócz innej nazwy, te specjalistyczne rangi są jednak bliźniaczo podobne pod względem funkcjonowania do standardów wspieranych przez Kodeks Astartes. Do tytułów, będących wyłącznie w użyciu w zakonie Niebiańskich Lwów, można zaliczyć: Lider Wojny, to kapitan status desygnowany czarnym hełmem, Mówca Śmierci, kapelan, Duchowy Wędrowiec, Bibliotekarz, Spajający Życie, Konsyliarz, Lider Dumy, Sierżant Jakie były słynne niebiańskie lwy? Lider dumy Dukambe, lider dumy Wularach, to kapitanowie kompanii niebiańskich lwów, polegli w boju w wyłomie Mannheim. Lider dumy Wakembei poległy w wyłomie Mannheim. Genetyczny przodek lidera dumy Ekene Dubaku. Mówca śmierci Julkara. Julkara był ostatnim żywym kapelanem swojego zakonu, ocalałym po masakrze w wyłomie Mannheim. To on skontaktował się z rekluzjarchą Grimaldusem z zakonu czarnych templariuszy, chcąc przekazać mu prawdę stojącą za zdradzeniem i zniszczeniem jego zakonu. Choć nie przetrwał do czasu przybycia Grimaldusa, można powiedzieć, że to jego wiadomość uratowała zakon. Duchowy wędrowiec Azadach, bibliotekarz zakonu, poległ w wyłomie Mannheim. Spajający życie Kejtuch, e, po masakrze mm, w wyłomie Mannheim, Kejtuch... Okazał się być ostatnim koncyliarzem zakonu, w związku z czym cała przyszłość niebiańskich lwów miała zależeć od jego biomedycznych umiejętności. Jednak mimo zadania zakonowi niebiańskich lwów sporych strat, infizycja jeszcze z nimi nie skończyła. Lwy odnalazły koncyliarza noc po powrocie z wyłomu, jego zwłoki były rozciągnięte na masce Landreidera. Zabójca przestrzelił mu oko i skradł całe trzymane przez niego genoziarno. Flota zakonu Serenkaj to barka bitewna, został zdobyty ten statek w abordażu przez orków na orbicie Armagedonu, Lawi, to krążownik uderzeniowy, śmierć Lawi trwała 4 godziny i doszło do niej po tym, jak jego struktura zapadła się w wyniku kolizji z uszkodzonym okrętem flagowym zakonu rozrywaczy ciał Victusem. ostrze siódmego syna to krążownik uderzeniowy, ten okręt był darem dla niebiańskich lwów od rekluzjarchy Grimaldusa z zakonu Czarnych Templariuszy. Ostrze siódmego dnia służy niebiańskim lwom po dziś dzień jako ich okręt flagowy po stu latach od wydarzeń, które miały miejsce na Armagedonie. W czasie pogoni za statkiem Venatrix Candidus, kontrolowanego przez siły egzylarchii, ostrze siódmego zostało wykorzystane jako taran mający zniszczyć całą załogę wrogiego okrętu wraz z dowodzącymi hordą egzylarchii kosmicznymi marins z ugrupowania oczyszczonych. Kajmanach, to krążownik uderzeniowy, jest krążownikiem, który w Imperium uznano za zniszczony na krótko po powstaniu Wielkiego Ryftu. Zamiast tego, okręt został odizolowany w regionie zasłony Elary i przyłączył się do sił walczących z Egzyarchią. W trakcie jednej z potyczek w próżni kosmosu, Kaimanach został poważnie uszkodzony i musiał zostać odeskortowany do orbitalnej stoczni nad planetą Nemeton, gdzie obecnie przechodzi konieczne naprawy. Nubika to okręt nieznanej klasy. W trakcie trzeciej wojny Armagedon Nubika została zdobyta przez orków, jednak w ostatnim akcie desperacji, nie chcąc, by zielonoskórzy przejęli statek, jego kapitan wybrał honorową śmierć, rozszczelniając kadłub pokrętu i skazując wszystkich walczących na śmierć. Niebieskie lwy noszą złote pancerze o lazurowych naramiennikach i hełmach, lider wojny jest rozpoznawany na polu bitwy po czarnym hełmie, biały symbol specjalizacji jest wskazywany na prawym naramienniku. Czarna rzymska cyfra na jego środku wskazuje na numer kompanii. Symbolem zakonu jest biała, rycząca głowa lwa, ukazana z profilu na lazurowym tle. Liderzy Dumy i wyżsi rangą oficerowie niekiedy malują swoje białe lwy na kolor złota. Niekiedy symbol białego lwa na lazurowym tle jest dodatkowo wzbogacany o trzy-pięcioramienne gwiazdki ułożone w trójkątnym wzorze. I to koniec artykułu o niebiańskich lwach. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego artykułu. Wiecie, jak mnie wesprzeć? Na patronajcie można oglądając reklamy, klikając reklamy, a można też kupując biżuterię. Mam tak dogadane, że każdy, kto kupi część tej kwoty, która, którą zapłacicie, jest przekazywana automatycznie do mnie na wsparcie kanału. Dziękuję wam bardzo za, za to, za całe wsparcie, jakiego udzielacie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.